ale Washington Post poinformował w tym tygodniu, że Stany Zjednoczone wiedziały o planie ataku na rurociągi na 3 miesiące przed ich uszkodzeniem. Chodziło o to, że to miał być ukraiński atak. I proszę bardzo, stało się. A tu jest takie rżnięcie głupa otwartym tekstem, bez żadnej kompletnie logiki, zarzucają wysadzenie Rosjanom własnego rurociągu, na którym zarabiali pieniądze. Proszę Państwa, to jest absurd. No i mamy też wypowiedź byłego analityka CIA, ale analitykom CIA nie można odmówić rozumu, jednak Stany Zjednoczone dominują nad resztą świata. Jest to pan Ray McGovern, który wyciąga ciekawy wniosek i to jest, proszę Państwa, bardzo ważne dla polskich władz, dla ludzi kluczowych w rządach Mateusza Morawieckiego, dla jego samego, dla prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, niech pan wyciągnie mądre wnioski z tego, co pan Ray McGovern tu wywnioskował. And there's something really going on here, because Zelensky, of course, has blamed the Russians. Oczywiście Zełański wini Rosjan. Are we not supporting Zelensky on this? A my, jako Amerykanie, nie wspieramy w tym Zełańskiego, tylko twierdzimy, że to zrobili właśnie Ukraińcy. Two good signs that I have in mind that suggest. Uważam, sugeruję, that one element of our government is prepared to throw Zelensky under the bus. Że nasz rząd przygotowuje się, żeby wepchnąć Zełenskiego pod pędzący autobus. Że zamierzają po prostu Zełenskiego w pewnym momencie spuścić po brzytwie. I to też może dotyczyć polskich polityków. Nie wierzę w to, żeby pewni ludzie chcieli zostawić świadków, albo pewni ludzie bali się tego, że się zabezpieczyli. Ja w to nie wierzę, panie prezydencie, że oni się boją, że ktoś się na przykład zabezpieczył, tak? Ja w to nie wierzę. Panie prezydencie, panie premierze, przecież nie takie rzeczy są... Jak można służyć komuś złemu, tak mocarnemu, tak wielkiemu, licząc, że pod jego... tego mocarza rządami w mediach to w ogóle zostanie opublikowane. Jak nie zostanie w mediach opublikowane, to tego nie będzie w ogóle. Jedyne, co macie, to własny kraj, własny naród i uważajcie, co robicie.